A dziś będzie ta maszyna. Romacik Scrambler 250. I pierwsze. Bardzo pierwsze odpalenie. Jeszcze paliwa nie zostało. No i witam ponownie. Dzisiaj, jak już wcześniej powiedziałem, Romet Scrambler 250. Jestem dzisiaj już mocno po godzinach z pracy, ale no nie mogę sobie odmówić tego, by zobaczyć, jak on wygląda już w tej finalnej wersji sprzedażowej. I oto jest w pełnej okazałości, w pięknym takim granatowym kolorze. Ten pokazywany na targach, biały z czerwoną ramą, no był bardzo efektowny, bardzo ładny, ale ten taki ciemny kolorek ma w sobie taką nutkę, jakby to powiedzieć, elegancji, która naprawdę przyciąga. No i co już mogę powiedzieć, zaraz pokażę wam, jak to pali. Znaczy, jak pali, to już widzieliście za pierwszym razem, to było faktycznie jego pierwsze odpalenie. Teraz już się troszkę dogrzał, więc zaraz go powkręcam na obroty. Zobaczycie, jak bulgocze ten silniczek do odcinki. No ale kilka słów na temat tego, co i jak w tym pojeździe jest. Co tu takiego fajnego zauważyłem, co nie. Może zacznijmy od początku. Hamulce z tyłu, jak widzicie, tarcza całkiem sporych rozmiarów. Jest tu i rozmiar. Nie ma. No mniejsza większość, ale dość sporych rozmiarów klocki hamulcowe. Tu mamy akurat jeden pojedynczy zacisk. Z tym, że myślę, że on spokojnie wystarczy do dohamowania. Z przodu mamy konstrukcję znaną na przykład z Rometa RCR 125. Czyli ten zacisk czterotłuczkowy z jeszcze większą tarczą. No szkoda, że na przykład wolałbym tutaj widzieć te hamulce, podwójną tarczę z dwoma zaciskami czterotłuczkowymi, a z niewiadomych przyczyn tutaj jest jedna w 125 mniejszej, jest podwójna. No ale cóż, czasami chodzi tylko o wygląd. Tu na pewno ten pojedynczy zacisk spokojnie sobie da radę, skoro w moim ADF-ale troszkę cięższym i większym słabszy układ zaciskowy, znaczy słabszy układ hamulcowy daje sobie radę, to myślę, że tutaj też najmniejszego problemu nie będzie. Lampa z tyłu. Świeci tak. Bardzo przyjemnie. Myślałem, że to będą LEDy takie klasyczne, a tutaj one są za takim, jakby to powiedzieć, kloszem plastikowym, co dodaje, robi taki fajny efekt. Kierunki zwykłe, żarówkowe. Chciałem powiedzieć, że jak składałem go i myślałem, co by powiedzieć w filmiku, to chciałem powiedzieć, że to jest chyba pierwszy motocykl seryjny, w którym nie mam ani jednej rzeczy do przerobienia. Nie chciałbym, znaczy nie przerabiałbym tutaj nic w tym motocyklu, bo wszystko jest zrobione naprawdę z gustem i wygląda naprawdę świetnie. Ale kierunkowskazy, moim zdaniem, tutaj można było zastosować zestaw LEDowy, jakieś takie fajne małe łezki. No, jest tego masa na rynku, ale mniejsze o to. Wiadomo, motocykl to dopiero początek wydatków dla prawdziwego motocyklisty, więc zabawy z tuningiem, z wymianą
właśnie oświetlenia i tym podobnych jakichś gadżetów do kładania, to kwintesencja tej choroby, która nas ogarnia po zakupie sprzętu. No, niemniej jednak tutaj jest mało rzeczy, które trzeba będzie w nim poprawić, czy które trzeba byłoby zmienić. Więc kierunkowskazy. Kolejna rzecz, lampa. Osłona tej lampy. Powiem Wam szczerze, bez tej osłony z napisem 66 wydaje mi się, że wygląda ciekawiej. Znaczy ciekawiej. Nie tyle co ciekawiej, ale no ładnie wygląda. Trochę tak za bardzo napompowane to jest. Może się podobać, może nie. Jako, że idzie w komplecie, występuje, to musiałem to założyć. Sam osobiście pewnie bym to zdjął, aczkolwiek do scramblera to pasuje jak najbardziej ta osłona. Z tym, że tutaj w tym motocyklu mniej widzę scramblera, bardziej widzę cafe racera. Zwłaszcza na przykład patrząc na ten fotel zakończony w ten charakterystyczny sposób dla cafe racerów. Fajne przytłoczenia. Fotel można zdjąć pod spodem, poza akumulatorem, bezpiecznikami, kostką do złącza diagnostycznego, wtrysku, bo ten pojazd jest oczywiście na wtrysku. Mamy jeszcze malutki schoweczek. Dużo tu nie wyjdzie, jakaś szmatka, narzędzia, takie inne pierdółki. Może dokumenty ewentualnie by tu weszły. Nie będę zaciskał, bo akumulator muszę wyjąć. Co jeszcze? Fajny taki gadżet w standardzie występujący. Tutaj niech się sfokusuje, wyostrzy. O, ten element to jest do konkretnie przygotowany podnośnik do tego motocykla. Oczywiście stopki centralnej tu nie ma, więc smarowanie łańcucha może być problematyczne, ale w oryginale mamy właśnie te uchwyty do podnośnika, takiego jak ten, dzięki któremu możemy sobie go podnieść i spokojnie nasmarować łańcuch. Co dalej? Jeden centralny, bardzo potężnie wyglądający amortyzator z tyłu z regulacją twardości, olejowo-gazowy, z tego co widzę. Fajna sprawka. Co jeszcze? Silniczek, fałeczka. Całkiem przyjemny bulgot wydaje z siebie. Może wiadomo, no jest to mała pojemność, więc nie ma co tutaj wymagać jakiegoś głębokiego basu i takiego potężnego bulgotu, ale na tą pojemność pracuje całkiem sensownie. Silnik wydaje mi się, że pewnie będzie tożsamy w częściach z tym, co kiedyś było dostępne jako Romet V250, nie, R250V, ale to może być moje, to takie moje przypuszczenie, więc mogę się mylić. W każdym razie tak to wygląda. Tutaj oczywiście wspominałem, że mamy wtrysk paliwa, dwa wtryskiwacze. Wydawało mi się, że tu będzie monowtrysk, a jednak, więc no, mocy powinien mieć pod dostatkiem. Jeszcze się nie przejechałem, ale zaraz to zrobię i pewnie na mojej stronie będzie jakiś krótki opis tego, jak to chodzi. Niestety nie mam kamerki, nie mam zarejestrowanego pojazdu, więc ciężko będzie wyjechać na ulicę. Co z gadżetów? Zbiorniczek płynu hamulca z przodu, bardzo fajny, okrągły, taki malutki, nie taka wielka pucha tutaj zamontowana. Pozycja za kierownicą bardzo wygodna, nawet przy moich 2 metrach siedzi się całkiem fajnie. Zbiornik ogólnie jest rewelacja, on jest strasznie duży, jak na, znaczy inaczej, patrząc na ten motocykl w ten sposób, on sprawia wrażenie mniejszego niż jest w rzeczywistości, tak przynajmniej mi się wydaje, i takiego małego, fajnego, kompaktowego właśnie cafe racera, a już w momencie, kiedy zajmie się na nim miejsce, kiedy usiądziemy na niego, to ten potężny zbiornik powoduje, że macie wrażenie siedzenia na dużo większym, znaczy dużo większym, na takim potężnym, po każdych rozmiarów motocyklu. Ogólne wrażenie psuje na pewno zegar. No, nijak mi się to nie podoba.
Znaczy, dużo tam mu nie brakuje, tak? Czytelny wskaźnik paliwa elektroniczny, tak jak w ZC50 na przykład był, czy 125. Podświetlenie takie dość nierównomierne, to jest mały mankament, ale no nie wiem, tak fajnie, tak minimalistycznie to może wygląda, ale nie wiem, fajnie, ja bym tu widział coś elektronicznego w to miejsce. Podstawowe kontrolki, tu nie mam zastrzeżeń. Manetki, ten brąz mi nie bardzo pasuje do reszty. Jakby kanapa była brązowa, to by się fajnie zlewało razem z manetkami. A tak to mamy brązowe manetki, kanapa czarna, kierownica czarna. No, kolejny detal, który można byłoby ewentualnie zamienić. Przełączniki, no takie jak w każdym innym motocyklu Rometa. Praktycznie takie same mam w ADV-ale. No, są funkcjonalne, raczej się nie psują. Łatwo wyczuwalne tutaj te przełącznik kierunkowskazu, jego wyłącznik, tak więc nie można im dużo zarzucić designersko, a może się tutaj nie popisali w Romecie, mogli dobrać coś ładniejszego, ale no to już nie tak musiało być. Znaczy zasługa, pochwała dla lusterek, bo wydają się takie dość solidne. Jeśli użytkownicy Rometów R250, R125, softchopperów i innych wiedzą pewnie, o czym mówię, te chromowane lusterka były takie bardzo delikatne. Tutaj ten gwint w środku, to było wszystko z plastiku i łatwo było zepsuć, znaczy no, uszkodzić ten gwint, prawda? Tu mamy metalowe ramię, tutaj w środku w lusterku jest, o, tego chyba nie wyostrzy mi aparat. W każdym razie tutaj w lusterku jest też metalowy gwint, tak więc nie tak łatwo będzie te lusterko zerwać w jakikolwiek sposób. Dobra, żeby nie gadać za długo. Ładnie to bulgocze. Naprawdę, jak na taką małą pojemność, to bardzo, bardzo ładny bulgot. Opony mają całkiem ładny bieżnik. Znaczy ładny. Mają taki konkretny, fajny bieżnik. To już chyba właśnie pod skramblera przygotowane. Chociaż ta kostka w skramblerze wydaje mi się, że powinna być jeszcze grubsza. Opony CST jak widać, więc szału pewnie nie robić nie będą, ale tak jak mówiłem, nie, chyba tego filmiku jeszcze nie wrzucałem. Ogólnie nie są takie złe te opony, na jakie jak w internecie ogólnie wszyscy na nie narzekają. W takiej pogodzie jak dzisiaj nie ma problemu. One kleją bardzo ładnie. Ja ADV-em praktycznie schodzę do końca. No może jeszcze nie zamykam opony, ale już niedużo mi brakuje. Na mokrym faktycznie tej pewności trochę brakuje, ale powiedzmy sobie szczerze, jeździmy z głową, to ślizgu nie wykonamy, więc bez przesady nie ma co narzekać i nie pytajcie mnie od razu, czy opony należy zmieniać w tym motocyklu, bo powiem, że nie. Pojeździć, pościerać je trochę. Jak będą stwierdzicie, że jeździcie za ostro i będzie wam brakowało przyczepności, no to wtedy dopiero podejmiecie decyzję, żeby zmienić, ale nie na tej zasadzie, że kupuję motocykl za 14 koła i trzeba dorzucić jeszcze tysiaka na lepsze gumy. No, a propos cen, no 14 tysięcy, czy dużo, czy mało, nie wiem, nie mi to stwierdzać. Mi się wydaje, że
na tak wyglądający motocykl i tak wykonany, bo naprawdę tutaj nie widzę na pierwszy rzut oka jakichś takich rzeczy, które by mnie odstraszały w wykonaniu, gdzie na przykład w innych motocyklach jak RCR czy w Junak Cafe, którego ostatnio opisywałem, tam kilka takich bolączek one miały, to wygląda naprawdę sensownie. Pewnie jak się przyjrzę bliżej, to zmienię to zdanie, ale na chwilę obecną naprawdę wygląda to bardzo sensownie i nie mam tutaj zastrzeżeń do tego motocykla, więc 14 tysięcy nie wydaje mi się, żeby to była jakaś katastrofalna cena, bo w konkurencyjnych motocyklach po pierwsze nie znajdziemy za dużo takich motocykli, a jeśli tak, to chętnie w komentarzach poczytam, jakie to modele, bo może powiem szczerze, że jestem trochę na bakier z modelami japońskimi czy włoskimi i innymi. A nie, sorry, jest Ducati Scrambler. No, ale to tam są zupełnie inne ceny, tak? Tak więc 14 tysięcy przy tych motocyklach to gwarantuję, że nie wychodzi tak źle, a pewnie jak zwykle się pojawią komentarze, że za dużo, że Chińczyk powinien kosztować maksymalnie 9. Ludzie, jeśli chcecie kupić coś, co świetnie wygląda, ale będzie kosztowało bardzo tanio, to weźcie pod uwagę, że to będzie totalny złom, to będzie gówno, za przeproszeniem. Jeśli ma być ładne, ma jeździć i ma dobrze jeździć, to musi kosztować, więc proszę was, oszczędźcie mi czytania komentarzy, że to za drogie, że to nie powinno tak być, bo Chińczyk musi być tani. Chcecie kupować tanie gówno, to sobie kupujcie, ale nie narzekajcie potem, że to się psuje. Chcecie mieć porządny sprzęt, niestety musicie za to zapłacić. I tak wydaje mi się jest w przypadku Rometa ADV, na którego wszyscy psioczą, że za drogi, i będzie w przypadku tego LC Scramblera, który musi kosztować, bo jakość niestety, ale musi kosztować. Nie mówcie mi, że Romet nie ma jakości. Ma. Do tej pory szykowali tańsze pojazdy. To samo z Junakiem. Oscylowali w tych niższych pułapach cenowych, żeby dostarczyć motocykl, który się sprzeda, a który będzie w miarę niezły. Teraz przy normach Euro 4, które wchodzą, przy tym wszystkim niestety tam jest ileś tam punktów, które każdy taki motocykl musi spełnić, żeby nie został wycofany z rynku, żeby po prostu producent takiego motocykla nie dostał po dupie. W związku z powyższym musi spełniać jakieś tam warunki techniczne, technologiczne i jakościowe. W związku z tym niestety, ale cena takiego pojazdu pójdzie w górę, ale tylko i wyłącznie ze względu na to, że on będzie lepszy jakościowo. Czy Rometciarze, czy tam inni producenci chcą na tym zarobić? Oczywiście, no przecież po to pracujemy, tak? Żeby zarabiać. Ale nie do końca, nie musi być to zżynanie kasy. No to tak off-topicowo trochę się nagadałem, może i bezsensownie, ale denerwują mnie non-stop komentarze, że za drogie. No to kupcie coś lepszego w tej cenie, albo no, wasza inwencja twórcza. Jeśli wam się podoba Romet Scrambler, zapraszam do salonów. Jeśli nie, nikogo nie namawiam. Przecież nie przystałem wam lufy do głowy i nie rozkazuję kupowania tego konkretnie sprzętu. Wyrażam swoje opinie na jego temat. A ta opinia, jak widzicie, jest w miarę pozytywna, przynajmniej w takim pierwszym wrażeniu. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak ten wam się podobał, to klasycznie łapka w górę, jakiś komentarz zostawcie. Chętnie podyskutuję z wami na te inne tematy. Jak chcecie jakiś inny motocykl, co by wam opisać, przedstawić, to chętnie posłucham, co tam byście chcieli. Może się zgłoszę do Rometa czy do Junaka, żeby jakiś motocykl mi podesłali, którym mógłbym sobie pojeździć trochę i pokazać, jak to jeździ. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Tyle. Już chyba za długo gadam, 20 minut widzę. No dobra, to tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Zapraszam do poprzedniego filmiku. Tu będzie. Kliknijcie, obejrzyjcie sobie Ogara, M11 Cafe od Junaka i inne filmiki. W ogóle subskrybujcie, tak będzie lepiej. Wszystkie filmiki będziecie mogli wtedy oglądać i być na bieżąco. No, dobra, cześć, na razie.